Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj jest, czy oczekiwane to nie, bo chyba wszyscy o tym zapomnieli. Seria auta Mistrzostwa Złomka na PlayStation 2. Kurczę, kiedy był ostatnio odcinek? No, z 3 lata będzie. I to dość, no z 3 lata albo i 4, nie pamiętam, ale pamiętam, że był ostatni odcinek, nagrywałem to. No, oglądanie za ciekawa nie była, ale ja teraz nagram, po prostu chciałbym skończyć tą serię. Chciałbym skończyć tą serię i... No w sumie tylko nie skończę, bo rozpocząłem Toy Story, Auta, Sonic Generation, kurde, tyle serii rozpocząłem i ani jedna nieskończona. Ogółem jestem po nagrywaniu dwóch odcinków z PS3, więc troszeczkę się rozbujałem. Więc matko boska i ta grafika. Jak to się wzięło? Aś, kurde, popierdolę, bo... I dobra, no to jesteśmy w Dolinie Ozdób i teraz tak, mógłbyś... Się ciszę trochę, kurde, ja oczywiście standardowo nagram telefonem, bo nagrywarki nie mam, nie stać mnie. Na razie, ale zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, co tu mamy? Tutaj mamy tego ogórka, to z tym paliwem, no to możemy to zrobić. Ja to akurat tą grę pamiętam bardzo dobrze, te wszystkie tryby. Tylko nie pamiętam, na czym skończyliśmy w tamtym odcinku. Pamiętam, że była chyba dolina, wjeżdżaliśmy do Doliny Ozu, czyli rozpoczęliśmy tam, parę tych wyścigów robiliśmy, czyli tak, small, medium, large. Trzeba właśnie te zbiorniczki z paliwem, żeby móc jechać dalej. Jeżeli się paliwo skończy, no to wtedy będziemy w dupie. Muszę zaliczyć dwa okrążenia. Albo i więcej, to już zależy ode mnie. Ale zapomniałem, jak się steruje. Kurczę, zapomniałem, jak się steruje. Poważnie nie wiem, jak się tu driftowało. O, jest za wysoko. Zbiornik, oczywiście standardowo zbiornik paliwa jest... A dobra, już wiem. R1. R1 się latało bokiem. Takie dziwne to sterowanie, czy on tu w ogóle bokiem nie lata, zacznijmy od tego. Ale dobra, już nie będę narzekał. Potem przyciszę, bo chyba się wydaje, że jest za głośno. Ale... Uj! Kurde, jestem przyzwyczajony do sterowania w GTA i kurde, ja z pustami próbuję operować, ale z pust to nie tylko ten po prawej, no to jest dopalacz, więc no. I teraz staram się mówić głośno, ponieważ nie korzystam z żadnego mikrofonu, tylko normalnie nagrywam z telefonu i kurde, no nie myśl... O nie, weźmy gościu złodziaju! I będę jechał, dopóki mi paliwo nie zejdzie, czyli do tego momentu, kiedy no. Dobra, to nie starczy, to mogę sobie w sumie zostawić trochę tego. Dobra. Shit. Jeszcze jedno okrążenie muszę zrobić. Nie, dobrze. Czyli nie muszę być pierwszy. Nie muszę być pierwszy, po prostu bylebym zrobił te dwa okrążenia. Ała. Jestem ciekaw, kiedy uzyskam trzeci pasek turbo. Matko, jak ja dawno w tą grę nie grałem. I sporo osób mówi, czemu mi się głos nie zmienia. Znaczy ja dawniej będę mówić takim głosem, nie? Ale staram się zachować ten taki głos jak sprzed 4 lat. Zresztą na paru filmach to mówiłem. Matko boska. Żeby ten klimat zachować. Tradycyjny klimat. Bo co ty pierdaczysz, chłopie, w tej chwili? Natomiast... Jak tu się ten wzrok... Trójkątem? Tak, trójkątem sobie wziąłem z pierwszej osoby, cyk. Kurde, majster! Jak jadę jakieś 260, przeszło 260. Czyli, że, bo jedna mila to jest kilometr. Kilometr, 1,6 km, jeżeli się nie mylę, więc. Dobra, cyk.
Aj. Ach, kurde, ta logika tych gier, nie? Gra już ma chyba 13 lat, z tego co mi wiadomo, więc swoje lata ma, ale i tak gra mi się podoba. Dobra, wiecie, to w sumie, żeby już nie marnować czasu. Może się dopuścikam jakoś tej ostatniej buty. Ach, wygrałem. Zapomniałem, że... Aha, bo ja dialogi wyłączyłem, bo mnie dialogi tak denerwowały. W sumie rekord mógłbym lepszy zrobić, nawet już te trzecie czy cztery okrążenia. Ale nie chcę po prostu marnować czasu, na... Kurczę, sobie usiądę, bo mnie trochę nogi bolą, jest gorąco strasznie. Bo upał strasznie jest gorąco, powiem szczerze, że ale... Chłopie, nie narzekaj, tylko graj. Save successful. Dobra, zapisujemy Hall of Fame. PS2. Memory card. Ja pamiętam, chciałem ten... na PS2 jest jedna taka gra, którą... Ale na PC już mam, już przyszedłem, tylko szkoda, że ona taka krótka była. Szczęki w akcji, oryginalny tytuł jest Jace Unleashed, nie wiem czy po Unleashed się czyta, nie wiem czy poprawnie to mówię Unleashed, nie wiem jak się poprawnie to wymawiali. Gra polega na tym, że się steruje rekinem. No, aha, bo to jest jeszcze, nie. Jeszcze jedno? Dobra, czy jeszcze jedno, tak? No dobra. I gra, no te główne misje, no to niektóre były ciężkie, nie powiem, że nie, ale gra była krótka strasznie, te misje i strasznie szybko się przechodziło. No chyba, że się chciało przejść z tymi challenge'ami wszystkimi, no to już trochę zajmowało przechodzenie tej gry. Gra smyś spoko, fajnie, ale fajnie by był jeszcze tryb multiplayer. Dobra. Och, kocham tą muzykę. Pewnie już mnie zgłoszą prawa autorskie. Nic nie słyszycie. Tutaj muzyczka leci fajna. Tu się staram zagłuszyć, gadać bez sensu. Zaczynam, żeby tutaj mnie nie został zgłoszony za prawa autorskie, bo leci muzyka Life is a Highway od Rascal Flatts. Więc... No. Wleciałem w ścianę, nie wiem jak to się stało. Tutaj się zagapiłem, bo zaczynam pieprzyć bez sensu, bo żeby prawo autorskie nie zostało zgłoszone przez jakiś kartynu, co ja tutaj pieprzę teraz, już nie zaczynam nie rymować, kurde, nie wiem, co ja tu bez sensu gapam. Już wszystko się pierdaczy, zaraz mi bug do... coś tam nie... Cicho już! Dobra, już nie chcę gadać, już gadam bez sensu. Oj chłopie, nie rób takich rzeczy, proszę cię bardzo i... Jak ja kocham życie, tralalada, tralano. No, ciężko to jest, kurde, mogłem pomyśleć, nie chcę mi się to rzucić, bo jestem w trakcie gry, ale śmiesznie będzie trochę. Mam nadzieję, że te dźwięki tego silnika, te brzmienie, to wrój, to moja gadka trochę zagłuszyła tą muzykę. Więc tak, dziwne jest to, że tu się nie jest pokazana mapa, tylko po prostu jedzie się tam, gdzie jest... Tam, gdzie są te zbiorniczki z paliwem, tam, gdzie one są, po prostu tam jadę. I powiem szczerze, że ze wszystkich gier, to jest gra tego typu, jeżeli chodzi o tego typu grę, no to powstały trzy. Powstało zwykłe auta, auta mistrzostwa złomkę, auta Racorama, jeżeli się nie ma, Racorama. Racorama była dostępna i wyłącznie chyba na konsolach, tak mi się wydaje. I była na PS2 i na PS3, akurat mam tą wersję z trofami na PS3, więc gira. Akurat graficznie wygląda naprawdę ładnie jest Racerama zrobiona. Możliwe oczywiście grania dwóch graczy na jednym ekranie, zwiedzania chłodnicy górskiej i tych innych lokalizacji. Auta 2 i Auta 3 to już takie sobie. Znaczy, to są dwie takie same gry, znaczy taka sama mechanika, tylko po prostu inne plansze, inne postacie. Matko boska. Oj, rozbujałem się strasznie z tym nagrywaniem na PS3. No ale wyczuję moment, staram się nagrać jak najwięcej i to, czego dawno nie było. Sony Dubis dawno, niedawno był powrót. Minecrafta i GTA 5. Więc no.
teraz auta. Tej story niestety nie nagram, bo coś się zrąbało, więc będę musiał nad tym trochę popracować. Ale tej story też wróci spokojnie. Tylko muszę właśnie wszystkie odcinki przywrócić, bo są na prywatnym. Jak jadę, jak wykorzystuję turbo, to mi szybciej to tu paliwo schodzi, to nie. Jedź, chłopie, jedź! Jedź! Nie ma takiej opcji, paliwo za wcześnie nie zejdzie mi z trafu. Nawet fajnie. Jadę przez ulicę, a czy ulicą prosto do domu i coś tu nie wyszło mi otra i zaraz cofnie mnie i paliwo się kończy, ale staram się dojechać na miejsce. To taki dość niestandardowy sposób zagłuszenia muzyki, ale dobra, jaki. Jak samolot. Dobra, niech się szybko skończy. O ja. Ósemeczka. No i tyle. Ale jest wygrana, jest zaliczony, więc no. To jest najważniejsze. Nie będę się tutaj rozpędzał zbytnio. Pamiętam, jak tylko ten nagrywałem po 15 minut, a teraz co? Teraz sobie może zrobimy jakiś wyścig jeszcze i kończymy ten odcinek. Wy napiszecie, czy chcecie powrót tej serii. Ja się postaram nagrać, jak tylko będzie okazja, nagrać jakiś film z tym, żeśmy skończyli tą serię. Potem zajmę się Toy Story. Niedługo wejdzie jeszcze odcinek z Outlasta. Ostatni odcinek i biorę się za nagrywanie serii. Znaczy miałem inaczej ją nazwać, ale chyba ją nazwę Przegląd kanałów. Tak to może nazwę. Przegląd kanałów lepiej brzmi według mnie, ale jeszcze możecie zrobię jeszcze ankietę i wy zagłosujecie, czy lepiej będzie, jak będzie się nazywać Przegląd kanałów, czy będzie lepiej, jak będzie się nazywać ocenianie prom. Nie pamiętam, jaka była tam nazwa, ale zrobimy ankietę i wy już dalej już zależy od was. No. To jeszcze jakiś wyścig pykniemy i kończymy odcinek. Mój Boże. Jak ja patrzę. No i akurat skończone, cyk. W momencie, to zobaczmy sobie, jak to mapa wygląda. Tu lotnisko jest? Od kiedy? Aha, ale... O, mój Boże. To jest Kornica Górska. Czyli jeszcze nie odblokowałem tego, tej przyłęczy, tej takiej. A to się jechało... Aha, to się tam jechało, dobra. No dziwne to jest zrobione, ale szczerze tamta... Co ja odwaliłem? Aha, dobra. Okej, w porządku, nic się nie stało. Chyba jeszcze zapomniałem, jak jest... Znaczy... O, pod X-em jest gaz, a gaz powinien być tu, a tu jest kurde turbo. To w sumie tu mamy, o, tu jest jakiś wyścig. A wsteczny jest kwadrat, nie? Oho, no dobra, tu będzie trochę... Trochę, no ciężko będzie, nie powiem, że nie, ten tryb, ja pamiętam, zawsze kociechli go dostawałem, ale ja sobie ten tryb załączałem tylko po to, żeby sobie pograć, pojeździć sobie mostem z rakami, tak po prostu. Co się stoczy, mi się tak dziwnie pod mapą, z łąkiem, jedziemy, łomatko kochana, dobra, czyli przez bramki. Kurde, chce się lampę włączyć jakąś, czy coś. Dobra, trzy okrążenia. Jezu, i ta muzyka, taka nostalgia, ja pierdykam. Oj, kurde, skręca się ten... O, sali nawet jest prosty, chłopak wypadł. Ale poszedł, diesel musi kopcić, nie? To jest ciężki tryb, nie powiem, że nie, ale... Kurde, jak to skręca! Ja pierdykam, no! Strasznie się tym jeździ. Jeździ się tym, kurde,
Do dupy. Jak on się nazywa? To był Sali. No ten niebieski to jest Sali, no tak. Ale tamten to jest hrabia Łopatka, czy jak mu tam... To matko, teraz trzeba będzie zawrócić. Frajerze! Gaz. 17 sekund. A tu ładnie wszystko elegancko pokazuje, nie? Tak z takim późnym odczytem. Masko już lubi okrążenie, jak się trzeba sreszcz. Dobra, jakoś to idzie. Tymi ostatrakami się strasznie kulawo jeździ, no ale... Ta gra ma 13 lat, więc... O! Skręca się strasznie! Ale doganiam, bo chciał już 15, to już 10 zaraz będzie w tych... O! Nie, wiesz co, wezmę jakiś inny wyścig. Jeżeli to nie wyjdzie, to jakiś inny zrobię. Musi jeździć tym strasznie, okropnie wręcz. Tutaj 4 sekundy, dobra, już tu zwolnię. Gaz! Będzie ta... Ta? A nie, inna muzyczka. Część okrążenia, może jakoś się wyrobię. O, jestem pierwszy. Zawracaj. No jedź, no skręć, no kurde, no. Jedź. Strasznie się tym jeździ. Ja tu teraz nie popisuję, broń Boże, tym się jeździ strasznie. I to jeszcze po takim terenie. Teraz wyskok, obsesa. Ło. Coś idzie. Dobra. Które sekundy, a już cykł, a nie gość. O Jezu! Jedź, chłopie, jedź. No kurde, tak pod koniec to spierdaczy, no jedź. Ach, karamba. O Jezu. Kurde, bo odruchowo naciskam lewy spust, a to lewy spust nic nie daje. To jest przyzwyczajenie do tego, do sterowania GTA i Gran Turismo. No, jak ja kocham, kurde, logika niektórych gier. Ale dobra. O. Ale wyprósł, kurczy byk. Może jeszcze go dogoni. Może jeszcze mi się uda. Och, kurde, no... Aj... No, tym się jeździ po prostu, no chuj, nie dokończę. Ale spróbujemy jeszcze raz. Jeszcze raz spróbujemy. Gdzie ty mnie naprowadzasz, chłopie? Cyk, jedziemy. Dawaj, chłopie, nie przestawaj, mapę już mam na pamięć. Kurde, jak ja takim celem miałem zadanie? Dajcie mi McQueena do kurde ich rozgrony wszystkich. Teraz będzie skręt. No właśnie, kurde, skręca się tym strasznie, ale dobra. Jakoś ciśnie, gościu. Teraz będzie skręt w prawo. Pierdut, jebut. Hrabia Dracula, gdzie ty mi się tu wpierdaczesz? Przepierdaczyć, jedź, dawaj. No kolejna bramka i od razu ostro w lewo. No odbijaj, no skręcaj, ty kurde, łamago, pierdolę. Ja pierdykam. Jedziesz. Już czuję go na swoich plecach, dosłownie. Ładuj, szybciej. Teraz trzeba będzie zawrócić. Kółko, wypadł! Kółkiem przecież mogę ten... Kółko, przecież kółko jest ręczny. To akurat jest... W Gran Turismo właśnie kółko było ręcznie. To akurat... No dawaj, skręcaj, ty pata. Dobra, hamulec, bo tu jest nasz hamulec. Zwolnić turbo, tu wyskokuje, zjedziemy. O Jezu!
O, kółeczko, kółeczko, dobrze, kółeczko. Dawaj, 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 gaz, gaz, gaz. Tak, samolot. Dobra, kółeczkiem będę operował, pozdro, jedziemy. Oj, ty teraz lepiej wchodzi. Lepiej wchodzi. Musiałbym jeszcze w ustawieniach poszperać z tym. Zobaczmy, może się to sensitivity uda jakoś zmienić. Gdzie, gdzie? No chłopie, przecież skręciłem w lewo i ręczna, ty kurde, w prawo mi jej. No, idzie elegancko teraz, idzie wszystko. Dobra, i to będzie już ostatnie okrążenie, pyknąć. Git majonez, dobra. Okej. Okay. Dawaj. Gaz! To jest Road 66. Wersja instrumental, nie? No, a kurde, się pamięta tą muzyczkę, nie? Okej, okay, teraz ostro, lecimy. Cyk. O Jezu, o nie, 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 kolego, nie, 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 taki rzecz. I teraz ostro w lewo. I cyk, do przodu. Dobra, dobra, lecisz, lecisz, by... Żeby się tą bramkę nie wpierdaczył. No jedzie, ty jedziesz! Jedź. Dawaj, dawaj. Cyk, cyk, cyk. Chłopie, teraz nie możemy tego spierdaczyć. I ostro w lewo. Gaz, 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 no gaz. Jak pamiętam, jak w Racerama grałem, to jest też to podobny tryb, tylko nie ma także po takich pagórkach, tylko jest normalnie tor i nie trzeba po tych właśnie te bramki bierze. Czy może chyba były, nie pamiętam, ale też kurde się pierdaczyłem z trym. Tryb po prostu jest przesrany. Tak się tym jeździ, strasznie się tym jeździ, po prostu kulało. No, skończony i koniec odcinka, już robię, bo nerwowo nie wytrzymuję, dobra. Jest, jest. Ojejku, kocham. O, się rozciągnę trochę, o kurde. Matko, nagrywam telefonem. Nagrywam telefonem. Nie wierzę w to po prostu, że ponownie nagrywam telefonem. Wiem, że powinienem nagrać nawet do kompa sobie podpiąć kurde, z bandicama czy z czegoś, ale mój komputer jest po prostu gruz, to jest gruz, gruz i jeszcze raz gruz. Trzeba kupić po prostu mocniejszego kompa. Takiego jak Gibo ma na przykład, bo on to ma akurat zarąbistego kombajna, sobie właśnie podobnego on zamiast złożyć. Tylko zapomniałem, jak ten bebek nazywa, dziś się pytać, to się pytajcie Gibona, bo on akurat właśnie... No ale... Kawał sprzętu, zabrałem kawał sprzętu, nie powiem, że nie. Dobra, więc tak, z mojej strony to tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę i napiszcie mi, czy chcecie powrotu tej serii, czy już kisy. Znaczy w sumie i tak ją nagram, już nie będę patrzył, czy kto ogląda, czy nie, po prostu chce ją skończyć. Ale powiedzcie mi, czy to jest, czy wam się to podoba, czy nie, to już... Sam jestem ciekaw, co wy macie na ten temat do powiedzenia. Więc tak, i wielkie dzięki za oglądanie. Ja się z wami żegnam i do następnego odcinka.